Cześć, z tej strony Solidna Karolina. Na pewno kiedyś importowaliście pliki STEP, a jeżeli nie, to możliwe, że będziecie musieli zrobić to w przyszłości. Założę się, że na pewno część z Was miała z tym problem, dlatego dzisiaj chcę pozdrowić właśnie te osoby. Myśląc o Was, przygotowałam krótki film, w którym pokazam, jak importować pliki STEP oraz, jeżeli wystąpi taka konieczność, jak je naprawić. Zapraszam! Pliki STEP to pliki o neutralnym formacie, które z założenia mają nam pozwolić na bezproblemowy import geometrii w dowolnych systemach CAD. Ale jak wiadomo, w rzeczywistości nie jest już tak kolorowo i zdarzają się błędy. Wystąpienie takiego błędu nie jest od razu powodem do załamania się, ponieważ można spróbować naprawić taki plik. Ale zacznijmy od początku, czyli jak zaimportować plik STEP. Klikamy ikonę Otwórz. Lecz zanim wskażemy plik do importu, wybieramy format, który nas interesuje. Po wyborze formatu, w tym wypadku jest to STEP, pojawiło się okno Opcje, dzięki czemu mamy możliwość edycji opcji importu pliku. W tym miejscu mogę wskazać programowi, co ma zrobić podczas importu geometrii. Może on m.in. próbować uformować bryłę czy połączyć powierzchnię. W sytuacji, gdy nasze dane są zapisane jako powierzchnie, warto wybrać polecenie Spróbuj uformować bryłę. SolidWorks zaimportował model felgi. Myślę, że miłośnicy BMW poznają ten sportowy, a zarazem elegancki design. Wracając do tematu, geometria niestety nie została zaimportowana jako bryła, lecz jako plik z danymi części. Program automatycznie pyta mnie, czy chce wykonać diagnozę importu dla części oraz czy chce kontynuować rozpoznawanie operacji. Możemy kliknąć tak, ale ja odrzucę ten komunikat, aby pokazać Wam, jak robi się to ręcznie. W tym celu najeżdżam na zaimportowany plik i wybieram opcję Diagnostyka importu. Program wskazuje nam problemy. Mogą one dotyczyć wadliwych ścian czy przerwy między ścianami. W moim przypadku wykrył jedną wadliwą ścianę. Aby ją naprawić, wybieram komendę Spróbuj naprawić wszystkie. Ok, SolidWorks dał sobie świetnie radę, ale co w sytuacji, gdy jednak nie będzie tak kolorowo i błędy nie naprawią się automatycznie? Wtedy musicie troszkę bardziej się nagimnastykować i zrobić to ręcznie. Dokładniej mówiąc, musicie usunąć wadliwe powierzchnie, a następnie wstawić nowe w miejsce usuniętych lub wybrać wszystkie powierzchnie, wypełnić szczeliny i utworzyć bryłę poprzez funkcję granica łaty. Nasza felga nie ma błędów, ale także nie ma widocznych operacji. Co w sytuacji, gdy będziemy chcieli zedytować którąś z nich? Nie ma z tym problemu, gdyż w SolidWorks występuje narzędzie FeatureWorks, które służy do rozpoznawania operacji w importowanych częściach. Aby je włączyć, wystarczy, że w oknie dodatki uaktywnimy FeatureWorks. U mnie jest już aktywny. Powiedzmy, że interesują mnie otwory i to dla nich chciałabym rozpoznać operację. W tym celu zaznaczam otwór, a następnie klikam w ikonę edycji operacji i czekam. Po chwili w drzewie operacji pojawia się rozpoznana operacja, jest to otwór pod śrubę. Gdybym tylko chciała, mogłabym wprowadzić zmiany w tej operacji. Z drugim otworem postępuję podobnie. Po obejrzeniu tego filmu możecie śmiało stwierdzić, że błędy w importowanych plikach nie zawsze muszą oznaczać ich bezużyteczność. Przy odrobinie Waszego wysiłku jest szansa na ich naprawę, no a o satysfakcji, jaką będziecie mieli z tego, już nie wspominam.